Z nami Nikodem Jerzewski. Najpierw oceń ten pojedynek, jak Ci się podobało w ringu. Ty jesteś ekspertem, Wy jesteście ekspertami, ja Ciebie słucham. Od 1 do 10. Nikodem, zakładaliśmy się, że tak zakładaliśmy, że tak odpowiesz. My chcemy wiedzieć, jak Ty się czułeś. Czułem się dobrze do bodajże drugiej rundy. Chciałem zacząć naprawdę fajnie, rozluźnić się i przede wszystkim pokazać te elementy, na którym pracowaliśmy. Teraz nie jestem do końca pewny, bo to wiadomo, albo w końcówka pierwszej rundy, albo jakiś początek drugiej, prawy cios i przestałem najpierw czuć rękę, a za chwilę czułem, że ona puchnie i po prostu nie mogę jej teraz nawet zamknąć, tak? Także no 8 rund na pewno przeboksowane troszeczkę z kontuzją, czasami starałem się używać tej ręki już nie patrząc zbytnio na nią, no ale miałem w głowie cały czas, że jest ta dycha, tak? Potraktuję to tak, że elementów było kilka, które mieliśmy pokazać. Kilka razy z mojego narożnika słyszałem brawo, to chyba było okej. Okay. Kilka razy słyszałem nerwowe pokrzykiwanie, także było mniej okej. Okay. No i co? No i mam pas na biodrach i no mega uczucie, wiesz. Co? A ten uraz ręki to jest coś, co kiedyś już było, czy to jest dla Ciebie nowość? Nie, ja już kiedyś miałem taki remisową walkę z panem Witkowskim, ale nie pamiętam już, przepraszam, imienia. Andrzej. I tam również kość pękła i również w drugiej rundzie, jeżeli tutaj chyba w drugiej rundzie było tak samo. I rękawica Everlast, pęknięta dłoń śródręcza i tam boksowałem i skończyło się remisem. Tutaj mniej aktywności było tej prawej ręki też. No ale co, no, życie, no to tak to wygląda, jest sport, są kontuzje i idziemy dalej, no nie jestem zawodnikiem i liczy się z tym, że może być kontuzja i bijemy się dalej, co by nie było, tak? Ten Prochaska okazał się takim ogarniętym rywalem, składał ciosy w kombinację, parę razy tam, czy wsadził coś mocniejszego. I dlatego ja mówiłem, wiesz, ciężko powiedzieć, że coś mocnego, ponieważ w żadnym momencie nie czułem się zagrożony. Kilka razy byłem zdeprymowany własnymi nieodpowiednimi ruchami bokserskimi, tak to nazwijmy. No co tu dużo mówić, no wyłapał dość sporo, tak? I najlepsza akcja było to, co mówił mi Rafał Kołbrzyn przed walką, że na pewno będziemy go łapali po jego akcji, ewentualnie po bloku, tak? Bo jednak potrafi się bronić, ma tą szczelną gardę z tego kickboxingu, no wiadomo. Kickboxerzy są twardymi zawodnikami. Ja nie mówię, że wszyscy, nie generalizujmy to pod wszystkie postacie z tej dyscypliny, aczkolwiek no, ma jakieś doświadczenie i fajnie to wyglądało. I na pewno fajny materiał na 10 minut, no pierwszy raz 10 minut w mojej karierze, także mogłem wyjść do 11, do 12 i dalej boksować. Szkoda tej ręki, dalej nie odpowiedzieliście, czy się podobało, czy nie. I dalej się zastanawiacie i za chwilę... Bo zastanawiamy się, czy się podobało. Za chwilę jednak jej użyję, także... A prawej czy lewej? Lewej, no chyba nie prawej. Lewej, dobra. Dobra, zakładamy, że ręka jest zdrowa, lewa i prawa. Powiedz, kiedy byś chciał zaboksować? No w ringu słyszeliście, 11 grudzień mój promotor powiedział, że jak wygram dzisiaj, walczę w grudniu. No i co? No i 11 grudzień, także... A z kim? Także co? Z kim? Nie wiem. Święty Mikołaj, to blisko Mikołajki. Nie mam pojęcia. Nie, naprawdę, nie rozmawialiśmy o... Ja dopiero się dzisiaj dowiedziałem, że to 11 grudzień tak naprawdę, bo była informacja, że środek grudnia. No i co? No i to tym bardziej, no z kim? No fajnie by było zaboksować z kimś, tak? Także z kimś w sensie, wiesz, w cudzysłowie, czyli no rywalem lepszym niż Prochaska, tak to nazwijmy, tak? Bo ja mówię, z tymi rywalami w twardym charakterze, mniej bokserskimi, z mniejszymi umiejętnościami bokserskimi, boksuje się zawsze trudniej, ponieważ oni nie do końca boksują po boksersku, tak to nazwijmy, tak? I czasami te ciosy są nieboksterskie, ciężko je wybronić, czasami gdzieś tam jest ocierka jakieś głowy. No ale co, no taki jest sport, dlatego porozmawialiśmy przed sparingami, sparowałem z bokserami, kickbokserami, a nawet z zawodnikami MMA. Także na wszystkie style trzeba być gotowym, tak? Nie słyszeliśmy tutaj dokładnie wywiadu w ringu, ale padło mi nazwisko Michała Cieślaka w jakimś pytaniu? Nie, Michał Koper był, na pewno Michał Koper, ale nie, to chyba nie... Nie ta waga. No właśnie, nie ta waga, a tym bardziej, że święta idą, także on na pewno zostaje w super ciężkiej. Ten temat zostawmy na razie. Dobra, to co, nie powiesz nam, z kim byś chciał zaboksować? Nie no, ja ci mówię, z kimś dobrym, z kimś, nazwijmy to w cudzysłowie, w okolicach mojego boksreka, bo jednak wszyscy z tego boksreka się śmieją, że jest to algorytm matematyczny, tak do końca nieważne, ale wszyscy płaczą, jak walka nie jest spisana, albo za późno jest spisana, albo nie ma gali w boksreku i wszyscy płaczą, a jak nie było problemu z boksrekiem, przepraszam, jak nie było problemu z boksrekiem, to wszyscy nazywali to śmiesznym algorytmem matematycznym, dla którego nic nie znaczy, a każdy z promotorów wchodzi w tego boksreka, każdy patrzy, bo jest to
zbiór algorytmów matematycznych, ostatnie walki, ostatnie rundy i z kim kto walczył i w ogóle. Także jest to ważna sprawa. To się przekłada na garze potem, pozycja boksera. Oczywiście, oczywiście, no ale przecież chyba my pięściarze nie boksujemy dla pieniędzy, tylko wiesz. To dla sportu, wiesz jak jest. No, także tak to zakończmy. Gratulujemy. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich i w internecie nic nie ginie. Dzisiaj masz 2 miesiące. Jak będziesz miał parę lat, to wejdziesz w ten internet i tata jedzie do ciebie z pasem. Na razie, mały. Dobranoc.